16. Mistrzostwa Polski amatorów w hokeju na lodzie. Oczywiście pod pojęciem amator nie rozumiem tutaj ludzi, którzy przypadkowo stoją na lodzie, tylko to są zawodnicy, którzy naprawdę trenują, grają, są ze szkół zawodowych, hokejowych. Natomiast amator to tylko dlatego, że nie rozegrał żadnego meczu hokejowego zawodowego. Ponieważ są to mistrzostwa elity, bo elita, amatorzy też dzielą się na ligi. To jest ta najwyższa klasa rozgrywkowa. My gramy w tej elicie drugi raz. W zeszłym roku graliśmy pierwszy raz. Mistrzostwa odbywały się w Bytomiu. Polonia Bytom, która zresztą zdobyła mistrzostwo w zeszłym roku i gra tutaj u nas, była gospodarzem mistrzostw, a my dostąpiliśmy tej przyjemności i zaszczytu bycia gospodarzem tegorocznego czempionatu amatorów. Przez pierwsze dwa dni gramy mecze grupowe, natomiast te najciekawsze mecze będą oczywiście na końcu, gdzie będzie już faza play-off. Będą grane powoli po kolei ćwierćfinały, półfinały i w niedzielę w ostatni dzień będą finały. Drużyna hokejowa Husaria Białystok. Wcześniej była znana pod inną nazwą, nazywaliśmy się ADH Białystok od dwóch lat. To jest właśnie Husaria. No walczymy od paru ładnych lat, praktycznie od 6 czy 7 lat w ligowych rozgrywkach. Od 3 lat jesteśmy uczestnikami drugiej ligi hokeja na lodzie, w dywizji północno-wschodniej, więc w zasadzie ligi quasi zawodowej. W ramach Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Tutaj uczestniczymy w rozgrywkach, walczymy o jak najlepsze miejsca. Dwa lata temu udało nam się wygrać drugą ligę. W tym roku zajęliśmy drugie miejsce. Natomiast ta dzisiejsza impreza, która trwa od wczoraj i będzie trwała jeszcze do niedzieli, to jest troszeczkę innego rodzaju impreza, ponieważ to nie są rozgrywki ligowe, a jest to 16 najlepszych drużyn amatorskich z całego kraju, więc tak naprawdę śmietanka drużyn hokejowych grających nieprofesjonalnie, nie uczestniczących w rozgrywkach pierwszej ligi, ale już drugoligowych, trzecioligowych. Natomiast najlepsi amatorzy z całej Polski zawitali w tym roku do Białegostoku.